Since this is not a naturally tenable position for a whale, this innocent creature had very little time to come to terms with its identity. Ground! I wonder if it'll be friends with me. Hello, Ground! Wieloryby. Czym są? Bynajmniej nie chodzi tutaj o olbrzymie ssaki żyjące w morzu. Może uda mi się kiedyś namówić Krystynę Czubównę do odczytania tej definicji, bo na pewno nie jest to mój ostatni film na ten temat. A tymczasem naturalnym środowiskiem wielorybów jest branża rozrywkowa. Choć ich starsi kuzyni chętnie eksplorują terytoria hazardowe, wieloryby z branży gamingowej przede wszystkim odnajdują się najlepiej w spokojnych wodach gier mobilnych, a także w rozrywkach wieloosobowych, gdzie docierają prądy mikrotransakcji. Załóżmy, że grasz w grę. Szukasz eskapizmu, sposobu na zabicie czasu, albo po prostu chcesz zająć czymś swój znudzony mózg. W trakcie rozgrywki prawdopodobnie koncentrujesz się na jednym z tych czterech aspektów. Chcesz jak najszybciej i najlepiej rozwinąć swoją postać, farmę lub posadę, a dźwięk i widok zdobywanych poziomów to dla ciebie prawdziwy zastrzyk endorfin. Zakładasz lub dołączasz do klanu, siedzisz na czacie, wolisz odpimpować swojego awatara, bo najczęściej oglądany jest przez innych graczy. Wchodzisz do gry, żeby się z kimś zmierzyć. Rywalizacja i ciągłe zbrojenie się to jest to, czym żyjesz. Idziesz na szczyt i zamierzasz zostawić po sobie 100 trupów. Albo lubisz historię, nowe części świata i fabułę. W grach czytasz każdy podniesiony dokument, śledzisz uważnie historię bohaterów, z którymi kiedykolwiek się spotkałeś. W zależności od wybranej wersji jesteś achieversem, społeczniakiem, killerem lub odkrywcą. Brzmi nie najgorzej, prawda? Zupełnie jak quizy na Facebooku. Zobaczmy, co macie do powiedzenia prelegent Jernström. You sell convenience to the achievers, which really means faster progress. Customization to socializers, hats and stuff. Competitive advantage, that is pay to win for the killers. And content for explorers. Now, the reason I highlighted convenience over, up there or progress is that most of your sales will be here. If it's too clearly pay to win, people will stop playing. Selling content is very expensive. Hardly any team can keep up. Okej, to już nie brzmi tak dobrze. W handlu od lat na szkoleniach krążą różne typy klientów, które pomagają sprzedawcom szybko określić, jak i co powinni im oferować. Tutaj dowiadujemy się, że odpowiednia zawartość kierowana jest do odpowiedniego typu gracza. Ułatwienia związane z wygodą sprzedawane są achieversom nastawionym na rozwój. Skórki i kosmetyki społeczniakom, mechaniki pay to win killerom, a content odkrywcom. Wygoda i kosmetiksy podkreślane są jako najlepsze źródło dochodów. Killerom oferowane są zawartości pay to win, ale nie mogą być zbyt oczywiste, bo inaczej gracze przestaną grać. Z kolei content, czyli w zasadzie to, co świadczy o wartości gry, stawiane jest najniżej, bo wymaga zasobów i czasu. Ale wróćmy do naszej gry. Załóżmy, że jest darmowa, ma fajną grafikę, w klimacie fantasy, teraźniejszości lub ciekawym koncepcie sci-fi. Dla ułatwienia wybierzemy ten ostatni setup. Załóżmy, że masz własny statek kosmiczny. Na stacji możesz naprawić swoją maszynę, zrekrutować załogę, a także wyruszyć na poszukiwanie zasobów, eksplorując planetę lub przyjmując zlecenie na okolicznych bandytów. Widzisz, że moduły statku możesz dowolnie wymieniać, a wybór jest całkiem obszerny. Decydujesz się powalczyć, ale niski poziom życie ostatecznie zmusza cię do wyruszenia na czasową wyprawę. Wracasz po 2-3 godzinach, aby odebrać swoją nagrodę. Dalej walczysz do niskich hapeków i ponownie wysyłasz kapitana na zwiad. Wiesz, że stać cię na coraz więcej. Lepsze moduły, wyposażenie kapitana, a ładownie twojego statku zaczynają wypełniać się różnymi dobrami. Po kilku rundach dochodzi kolejny element gry. Możesz poderwać swój statek i ruszyć w galaktykę, tocząc gwiezdne bitwy lub prowadzić życie przemytnika lub odkrywcy. W apce dostajesz ofertę. Za kilka złotych możesz zrekrutować kolejnego załoganta. Podniesie on statystyki twojego statku, ale też zwiększy liczbę automatycznych działań. Minęło już kilka dni, gra ci się dobrze, więc czemu by nie wydać zaledwie kilku złotych, aby ułatwić sobie grę? W końcu wyzwania stają się coraz trudniejsze i przydałaby się dodatkowa pomoc. Wydaje się niewinne. Nie wydajemy dużo, a mamy korzyści w grze. Zobaczmy, co nasz przyjaciel Jernström ma do powiedzenia. The habit is like the main meat of the game. This is where you sell the faster progress, as we just discussed. And the hobby is for the guys who have already maxed out. They're the guys who have all of their Clash of Clans building at the max level. They are already there. So you can no longer sell progress to them, you have to sell consumables. This is where you're selling the faster healing times or faster build times of armies. This is also where you get basically unlimited upper spend. Zaczyna się od zaczepienia, zwrócenia uwagi czymś ciekawym, potem regularnymi powrotami do gry wykształcamy sobie nawyk. Dzięki temu nie musimy pamiętać o tym, żeby wrócić do działania. Lecimy na automacie, co 2 godziny, a kompulsywnie nawet częściej sprawdzamy, jak się ma nasza załoga, nasz statek, czy ktoś nas w tym czasie nie złupił i czy może doszły w międzyczasie jakieś dodatkowe aktywności, które skrócą czas oczekiwania. Następnie w fazie hobby spędziliśmy już tyle czasu i przerobiliśmy tyle kontentu, że dalszy progres jest niemożliwy lub znikomy. Aby się utrzymać i konkurować z innymi, będziemy musieli korzystać ze wspomagaczy. Tutaj
widzimy, że dobry model pozwala nigdy nie osiągnąć górnej granicy w kwocie, którą będziemy musieli wydać na takie dodatki. Wróćmy jeszcze do naszej gry. Wspomniałem o załogancie. Kiedyś do niektórych karcianek dodawane były klasery. Wiedzieliśmy wtedy, czego nam jeszcze brakuje. W naszej grze mamy kodeks, w którym pojawiają się brakujące lub już zdobyci załoganci. Aby ich zrekrutować, musimy za ogromne sumy wirtualnej kasy albo za walutę premium kupić boostery z losowymi postaciami. Potrzebujemy złotego mechanika, ale jak na złość ostatnio kupione paczki zawierały samych medyków i szturmowców. Ten przestój hamuje nasz progres, z załogantem moglibyśmy wykonać wyższy poziom misji. To są właśnie gacha, a więcej o nich powie nam nasz prelegent. They're named after gachapon, these Japanese machines, which are sort of slot machines that give you collectible stuff. You cannot, no matter how much you spend, you cannot directly get the card you want. You have to over and over again pay to get a bunch of random cards and hope that the thing you wanted is in there. Ostatnio często się o nich wspominam. Głównie robią to zagraniczni komentatorzy. U nas jest tylko kilka osób, które podejmują takie tematy. Głównie pojawiają się przy okazji lootboxów i mechanik hazardowych. Gaciasy uzależniają twój progres od paczek, z których dostajesz losowe itemy i postaci. Problem w tej mechanice polega na tym, że daje fałszywe poczucie, że booster pack, którego nie kupiliśmy, jest tym, w którym znajduje się to, czego chcemy. Tak więc jeśli przestaliśmy na 9, mamy silne poczucie, że ten 10 byłby tym szczęśliwym. Dodatkowo celowo większość gier wprowadza wirtualną walutę. Jeśli za każdym razem brałbym od ciebie 15 zł za otwarcie lootboxa, ta kwota w którymś momencie zaczęłaby ci ciążyć, bo świetnie wiesz, ile wydajesz. Z kolei jeśli za 30 zł dam ci 3000 kredytów, a paczki będę sprzedawał po 700, to od momentu zamiany waluty do kolejnej transakcji minie wystarczająco dużo czasu, aby rozmydlić faktyczne koszty, jakie ponosisz na szukanie tej konkretnej rzeczy. Jednak nie zawracajmy sobie głowy takimi smutnymi technikami sprzedaży. Mamy galaktykę do zdobycia. Wylatujesz na misję. Udało ci się stoczyć kilka walk i zebrać jakieś unikatowe moduły do statku. W którymś momencie jednak coś poszło nie tak. Przeciwnicy byli mocniejsi. Nie masz paliwa i misja zakończyła się porażką. Możesz opuścić strefę bitwy i ocalić skórę, ale nie zdobędziesz nic, co do tej pory wywalczyłeś. Możesz jednak wezwać wsparcie lokalnej frakcji. To będzie cię kosztować 1000 kredytów premium, ale co jeśli zdobyte unikaty warte są tej ceny? Ostatecznie jeśli nie zapłacisz, to zostajesz z uszkodzonym statkiem i pustą ładownią. A za drobną opłatą grasz dalej i wygrywasz wszystko. Oczywiście tej pomocy nie możesz kupić wcześniej, nie będzie ci przecież zalegać w ekwipunku. Za długo zastanawiałbyś się, kiedy je użyć. A tak to korzystasz z ulepszenia i działa od razu. Czyż to nie wspaniałe? Jeden Strom chętnie to potwierdzi. Our brain works in these two modes, and starting the analytical part of your brain is too much to ask for a spend. How it applies to games is make stuff immediately useful, immediate gratification. If there are rare cards up here, and you see the goblin going with his clocks tick tock. I'll take it away from you. I'll take it away from you. They are scarce. They go away. This is a brilliant way to get more people to spend more. Usłyszeliśmy już tyle strasznych rzeczy. Wróćmy do miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie. Nasz statek, zbudowaliśmy go sami. Instalacja modułów czy budowa przedziałów, wypełnianie luk, kosztowało nas to trochę zasobów i czasu. Wracaliśmy tam regularnie, by obejrzeć efekty naszej ciężkiej pracy. Nie ma drugiego takiego statku, a jeśli jest, to nasz ma unikalne barwy. Samodzielnie wybudowany, prawie jak w Ikei, prawda? This is to say, stuff that we put work into, we value more highly. IKEA really sells you cardboard stuff. It's shit, but you value it still somehow slightly higher because you actually built it yourselves. Zaraz, czy to możliwe, że nasze wybory nie są naszymi własnymi, tylko złudzeniem wywołanym przez operatora gry? O efekcie drobnych przysług wspominał kilka lat temu Michael z Visos. Benjamin Franklin wrote about how he was able to form relationships with other people by asking them to do things for him. Jak widać, drobne przysługi mogą sprawić, że inni będą nas lubić trochę bardziej, a w grach większą wartość ma dla nas to, nad czym musieliśmy popracować. W naszej grze widać, że nawet w statku nie możemy czuć się bezpieczni, ale czemuś musimy ufać. O, popatrz, jest event. Paczka z załogantami premium, która normalnie kosztuje 150 zł, do kupienia jest za 10. Jak zaczynaliśmy grać, już próbowali sprzedać nam ją za 150 zł, ale wtedy byliśmy przekonani, że oszaleli za taką cenę. Liczby to jedyne, co nas nie oszuka i możemy się tego trzymać. A fakt, że jeszcze nie pojawił się Jeren Strom ze swoją prezentacją, oznacza, że wszystko jest bardzo... Games immediately when you're in the tutorial, they suggest to you you should buy this good IAP for 50 euros or something like that. I go like, oh, that's expensive. I'll never do that. Of course, no. And I expect them to say no. Then again, I come back like a few sessions later and suggest they buy it for 15. And I'll say that's a good value because my anchor was at 50.
when we don't know the price of stuff, the first price we hear suggested for it becomes our anchor, and then we compare everything to that. Tej metody często używa się w negocjacjach. Jeśli wiesz, że oponent będzie się targował, a chcesz swoją rzecz sprzedać za 500, mówisz, że chcesz 1200. Wtedy masz z czego schodzić. Zawsze też masz szansę, że druga strona przyjmie pierwszą kwotę. Jeśli natomiast chcesz sprzedać za 500 i oferujesz 500, wtedy już na samym początku obcinasz swój profit, bo kierunek może być tylko w dół. Tutaj pojawia się dodatkowy trik, bo wszelkie boostery w grze są bezwartościowe. Mają wartość wymyśloną przez twórcę i nie wpływa na nie żaden zewnętrzny rynek. Nie są stworzone z żadnych materiałów, nie zalegają też w magazynie. Trafiasz jedynie do środowiska, w którym ta rzecz jest wymagana, ale poza tą rzeczywistością ten produkt nie ma żadnego wpływu. A skoro o środowisku mowa? Skoro nie można ufać liczbom, to może da się ufać ludziom. Bo przecież jeśli większość mówi, że coś jest dobre, to zwykle większość ma rację. W naszej grze kosmicznej mamy też elementy kooperacyjne. Widzisz jednak, że w podsumowaniu misji twoja nagroda i partnera jest taka sama, ale u niego na złoto świeci się dodatkowa rubryka. Za booster albo konto premium dostał jeszcze drugie tyle, a także jakiś fajny, rzadki moduł. Dodatkowo o tym dropie poszła informacja do wszystkich ludzi w klanie. Jest to świętować i gratulować, w końcu nie na darmo unikaty nazywane są unikatami. Tyle ostatnio pojawia się tych komunikatów, czemu nie spróbować samemu dołączyć do tej grupy? W końcu pozostali też płacą. Social proof. So this is, we are herd animals, we tend to do what all the others do. You should have, the socially accepted way of behaving in your game should be paying. You want to tell people, for instance, when a clan member of theirs spend IAP money, you want the whole clan to know. I to jest właśnie społeczny dowód słuszności. Jeśli pozostali w grupie tak robią, to tak należy się zachowywać. Czasem można zauważyć, jak jeden pas ruchu zajmowany jest całkowicie przez samochody, kiedy drugi pozostaje pusty. I potrafi się tak ustawić naprawdę długi sznur samochodów, zanim ktoś się wyłamie. Jeśli dostajemy komunikaty, że płacenie za grę jest prawidłowym sposobem grania, wtedy łatwiej podjąć nam taką decyzję. Na koniec posłuchajmy sobie jeszcze jeden Stroma o strategii tworzenia gry. You can have a skill game based game, you can have a luck based game, you can have a game where you just progress by grinding, or you can pay to progress. Make sure that your games aren't too skill-based. I made that mistake myself. A too skill-based game, you don't get people to pay you because there's no reason to. So make sure grinding and paying are legitimate versions of progressing in the game. Gry oparte na skillu są najmniej dochodowe. Grindowanie i płacenie to dwie opcje wyciśnięcia z klienta kasy. To niestety nie jest odosobnione myślenie. Dlatego stare gry i niewiele nowych możemy porównać do kolorowej piñaty wypełnionej słodyczami, gdy pozostałe firmy dają nam dzisiaj do rozbijania worek z nawozem. Gaming przestaje skupiać się na przyjemnościach z rozgrywki, a coraz częściej przypomina ciężką harówę, by za kilka dodatkowych złociszy pozwolić nam pominąć niektóre etapy. W takim razie po co kupować czy instalować grę w pierwszej kolejności, gdy to co głównie będziemy robić to pomijać oferowany content? To szaleństwo w czystej postaci, ale wielu z nas daje się na to nabrać, bo sztab specjalistów czuwa nad tym, aby nasz mózg za długo się nad tym nie zastanawiał. Tak samo przy okazji Anthem wspomniałem, że za dodatkową kasę nie otrzymujesz gry wcześniej przed premierą, tylko jeśli nie zapłacisz, to zagrasz w nią później. Prezentacja ma już swoje lata, ale techniki w niej zawarte są jak najbardziej aktualne. Dobrze je znać, bo wtedy łatwiej jest nam wyłapać próby manipulacji, a przez to jeśli decydujemy się płacić, to robimy to w sposób bardziej świadomy. Pewnie jeszcze nie raz w kontekście firm gamingowych będę wspominał regułę wzajemności, stopie w drzwiach i innych technikach. Jeśli chcesz je zgłębić na własną rękę, to książka Roberta Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi będzie dobra na start. Na samym początku celowo wspomniałem o wielorybach, bo przytoczona prezentacja miała tytuł Let's Go Whaling, czyli coś w stylu idziemy polować na wieloryby. I zaczyna się od takiego żartu. Wall Street trader and oil shake got into a fight. Who won? You guys did. This is to remind you that a lot of the spend comes from the high paying guys, the whales. Wróćmy zatem do definicji wieloryba. Osoba, która wydaje dużo na grę, wcale nie musi być bogatym maklerem albo szejkiem. W sieci krąży wiele historii, gdzie tym technikom ulegają dzieciaki, których rodzice nie zadbali o zabezpieczenie swoich kart płatniczych, a także przeciętni ludzie nawet o skromnych dochodach. Prywatnie słyszałem o osobie, która w ciągu 3 miesięcy wydała na grę kilka tysięcy euro, drenując swój domowy budżet i zaciągając kredyt. Od pewnego punktu jest to przypadek do leczenia, ale firmę gamingową nie obchodzi skąd bierze środki na finansowanie swojego konta. Wieloryb to ten, kto dużo płaci, a nie ten, kto śpi na pieniądzach. Psychologiczne sztuczki działają na każdego w mniejszym lub większym stopniu i nigdy z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że jesteśmy całkowicie na nie odporni. Po prostu nie trafiliśmy na swoją kotwicę. Z góry powinniśmy zakładać, że deweloper czy wydawca będzie próbował wymusić na nas w pewnym momencie wydanie dodatkowej kasy. Priorytety są widoczne gołym okiem. Niedawno wydany Wolfenstein Youngblood otrzymał pierwszy patch do gry. Co naprawiał? Nic. Zablokował jedynie możliwość wykorzystania cheat engine'a do przyznania sobie maksymalnej liczby srebra, za które można kupić upgrade'y broni, a także kosmetyczne malowania pancerzy dostępne również za realną walutę. Tak,
to jest nowy poziom dna. Gra kooperacyjna z mikrotransakcjami, które trzeba chronić przed użyszkodnikami. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Tym razem zróbmy trochę inaczej. Jeśli masz znajomych, którzy grają stacjonarnie lub mobilnie, prześlij im ten film. Im więcej ludzi dowie się o tych technikach, tym mniej przykrych historii będzie pojawiało się później w mediach. Niestety nikt za nas nie będzie patrzył tym firmom na ręce. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.